Bogu. Witam was wszystkich serdecznie. Nie wiem, jak mówić, bo jeszcze nie zacząłem, a już mi się płakać chce. Ale wiecie to, że jestem na tym miejscu. Samo to wywołuje płacz w oczach, bo łzy cisną się. Wielu z was mnie zna i może zna mnie z innej strony. Wydaje wam się, że jestem zawsze uśmiechnięty, szczęśliwy, radosny, bo od równych 17 lat, od września 96 roku, kiedy Bóg objawił mi się, pociągnął mnie do siebie, tak naprawdę jest, ale gwarantuję wam, że jeszcze w sierpniu 96 roku nie radziłbym wam nikomu z was być na mojej drodze lub w nią wejść. Wiecie, Słowo Boże mówi, że któż jest jak Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię, podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić gdzieś z książętami ludu swego. 17 lat temu byłem niczym więcej, tylko zwykłym bandytą i nędzarzem. Ale teraz mogę stać pośród księci, no z polskiego nigdy książąt, no jest jeden brat z polskiego dobry, książąt, księżniczek. I za to chciałbym właśnie podziękować mojemu Panu i powiedzieć wam, że wy, którzy dzisiaj czujecie się nędzarzami, żebyście naprawdę wzięli do serca to, co mówił brat Mirek, co mówił brat Andrzej, że Bóg względu nie ma na osobę i że każdy popsuty kompas Bóg może naprawić i zerwać te kajdany grzechu. Chciałbym wam powiedzieć to świadectwo nie po to, żeby pokazać, jaki to ja zły byłem, jakie złe rzeczy robiłem, ale jak wielki, wspaniały jest Bóg i że On naprawdę nie ma względu na osobę i kocha każdego i każdego chce pociągnąć, którego serce jest skruszone. Wiecie, moje dziecko, Mirek tu ostatnim razem miał taki cykl wykładów, złodziej przychodzi po to, aby kraść, wyżynać. I wiecie, diabeł przyszedł do mojego życia od samego początku, aby kraść, zażynać i teraz zatracać. Gdy miałem 1,5 roku, mój ojciec wyjechał, poszedł do wojska i tam, gdy ja miałem 1,5 roku, był takim bohaterem, że zrobił sobie dziecko, ale brak odwagi na przyznanie się do tego i wychowywanie tego drugiego dziecka spowodowało to, że się powiesił. Zostawił moją mamę samą, bez pracy, bez mieszkania, bez środków do życia. Wiecie, mama podjęła pracę w hucie, ale żeby mnie utrzymać, musiała pracować ciężko i długo. Pracowała przeważnie po 16 godzin w soboty i w niedzielę, bo myślała, że zabezpieczając mi wszystko finansowo, uczyni mnie szczęśliwym. Ale nawet nie wiedziała, jak bardzo brak jej nieobecności, brak ojcowskiej ręki, brak dyscypliny i brak miłości w domu spowoduje to, że ja staję się całkiem kim innym. Wiecie, moja agresja na to wszystko, wychowywały mnie babcie, wychowywały mnie ciotki, sąsiadki, ale przede wszystkim wychowywała mnie ulica i to doprowadziło do takiego wewnętrznego buntu i do niesamowitej agresji. W przedszkolu za pobicie kolegi dostałem już ksywę dziki. Mając 6 czy 7 lat już nazywali mnie dziki. Ja nie byłem zły, ale byłem po prostu dziki. Nie umiałem normalnie rozmawiać, nie umiałem normalnie funkcjonować. Za byle co zaczynałem bójki i wiecie, tak wzrastając, bardzo szybko zacząłem imponować starszym kolegom. Weszłem w bardzo dobre, jak mi się wydawało, towarzystwo. W wieku 13 lat już umiałem prawie wszystko, skosztowałem prawie wszystkiego. Po raz pierwszy w wieku 13 lat mi się urwał film. Nie zawieźli mnie na izbę tylko dlatego, że byłem za mały. I wiecie, to spowodowało, że bardzo szybko w oczach starszych kolegów urosłem. Zabierali mnie wszędzie i uczyli mnie wszystkiego. Wiecie, co mam na myśli, nie będę tu mówił, bo są dzieci, starsi wiedzą, o co chodzi dokładnie. I wiecie, bardzo mi się to podobało, bo myślałem, że jestem kimś, że naprawdę jestem dziki i mam nad wszystkim władzę. To doprowadziło do tego, że w wieku 18 lat, gdy dostałem dowód, mama mi zafundowała wyjazd do Czechosłowacji. Przyjechałem po 3 dniach w skuty, przywiozła mnie czeska milicja, dostałem wyrok za rozbój na terenie Czechosłowacji. To był mój pierwszy samodzielny wyjazd i od razu przyjechałem z policją. Wiecie, na moje szczęście lub nieszczęście, nie wiem jak to nazwać, dostałem ze względu na młody wiek
i stanu pojenia alkoholowego zawieszenie. I to spowodowało, że jeszcze bardziej to mi udowodniło, że nie ma na mnie silnych, że skoro prokurator nie skazuje mnie, że skoro matka mówi, że jestem dobry, to znaczy, że jestem dobry, cały świat jest zły. I poszłem tą drogą jeszcze dalej, jeszcze głębiej. Wiecie, gdy w wieku 24 lat, ja wierzę, że Bóg postawił na mojej drodze naprawdę bardzo dobrą dziewczynę. Ożeniłem się, myślałem, że to wszystko się zmieni. Ale wiecie, wierzcie mi, że wytrzymała ze mną 3 lata. I mimo, że jestem 20 lat po rozwodzie, ona nadal leczy się z depresji. Mimo, że pracuje w szpitalu psychiatryczno-odwiekowym za pielęgniarkę, sama leczy się z depresji i chodzi na porady do psychologa, bo nie może sobie z tym poradzić. Więc możecie sobie wyobrazić, jak przez te 3 lata potrafiłem zmienić jej życie. Mirek tu mówił, że są fałszywe kompasy. Wiecie, ja miałem taki kompas. Mnie się wydawało, że ja idę w dobrym kierunku. Przecież ja nic złego nie robię, kocham żonę, kocham córkę, po prostu taki jestem. Nie jestem inny, tacy sami, otaczałem się takimi samymi kolegami, a tych, którzy byli dobrzy, uważałem za nienormalnych, tak jak to Mirek mówił. Diabeł dał mi ten kompas, który wskazywał w odwrotnym kierunku. I wiecie, później już się nie umiałem z tego wyrwać. Stawałem się coraz gorszy, coraz gorszy. I doszłem do takiego momentu, że zacząłem się bać sam siebie. I gdy pojechałem do Czechosłowacji, myślałem, że cię zmienię, ale wiecie, jak jest na eksporcie. Tam się zaczęło jeszcze gorzej. Masa pieniędzy, w ogóle już żadnej dyscypliny, żadnej kontroli. Ale tam, dzięki Bogu, spadłem z 8 metrów centralnie na głowę. I to był ten moment, w którym Bóg przemówił do mnie. Wiecie, ja nigdy nie miałem czegoś takiego jak sumienie. Nigdy nie miałem żadnych żali, litości. Nigdy po prostu nie umiałem nikogo kochać, ani nikomu współczyć. A wtedy w ciągu jednej chwili, leżąc tam w kałuży krwi, wiedziałem, że kończy się moje życie. I zrozumiałem, że coś w życiu źle zrobiłem, że coś w życiu mi nie wyszło, że coś w życiu muszę naprawić. Teraz wiem, że to Bóg poprzez Ducha Świętego poruszył moje sumienie i zaczął mnie przekonywać o moim grzechu. I wiecie, ja nigdy w Boga nie wierzyłem. Ja nawet nie wiedziałem za dobrze, kto to jest Jezus. Drwiłem ze wszystkiego. Potrafiłem iść wino wypić do kościoła, ukraść ze skarbonki. Dla mnie to nie był żaden problem. Czy ksiądz, czy na ulicy. Nie było to żadnego dla mnie, żadnej różnicy. Ale wtedy zawołałem, nie wiedziałem, że Bóg włożył już wtedy słowa prorocze w moje usta i powiedziałem, Boże, jeżeli mi to wszystko darujesz, spraw, abym stał się innym człowiekiem, aby będę Ci służył do końca życia. I te słowa po dzień dzisiejszy się spełniają i od 17 lat, tak jak umiem, tak jak mogę, wielbię mojego Pana, opowiadając o tym, jak dobry jest i pomagając ludziom takim jak ja w klubie Misji Nadzieja u nas w Bożej, gdzie tylko mogę. I wiecie, wydawać by się mogło, że tak jak tu nieraz słyszymy, że zawoła się do Boga, jest wszystko super. Wiecie, u mnie tak nie było. Gdyby tak się stało, mnie by tu na pewno nie było. Ja żadnemu człowiekowi nie ufałem, nikomu nie wierzyłem i nikt by mnie nie przekonał. Dlatego Bóg musiał mnie naprawdę przeprowadzić przez niesamowite rzeczy. Wiecie, gdy zacząłem szukać Boga w Kościół katolicki, w ogóle nie wchodził w rachubę, Jezusa nie znałem, więc poszedłem do Hare Krishna. Tam gorliwie, naprawdę gorliwie oddawałem się bałwochwalstwu, wierząc, że to jest Bóg. Przez rok czasu dziennie, mówiłem 1780 razy mantrę dziennie, kąpałem się w zimnej wodzie, nie jadłem kawy, mięsa, czekolady, cukru, ryb, jajek, same rośliny i modlitwa. Jeżeli nie zmówiłem prawie 800 man dziennie, brałem urlop i nie szedłem do roboty. Nie wiem, czy któryś z nas teraz mówi 1800 razy Ojcze Nasz. Spróbujcie, zobaczycie, jak to jest, ile czasu zajmuje. A ja, wierzcie mi, służąc bałwanom, robiłem to w gorliwości, ale serce moje było puste i prosiłem dalej Boga, żeby mógł Go odnaleźć. Wiecie, stamtąd wyszedłem, poszedłem do Mormonów. U Mormonów studiowałem Księgę Mormonów, uczestniczyłem w ich spotkaniach, uczestniczyłem we wieczerzy, ale gdzieś mi się uszy obiło, że to jest chleb i wino, a oni spożywali tam chleb i wodę. Wiecie, to mi się nie spodobało i nie spodobało mi się też to, że oni mówili, że Izrael przeszedł przez Morze Czerwone do Ameryki i ja tam nigdy się nie przykładałem do nauki, ale gdzieś Izrael z Ameryką mi to nie pasowało.
za duża odległość. I wiecie, zacząłem wołać do Boga, mówię, Boże, coś jest nie tak. I wiecie, ja zawsze byłem leniwy i wszystko łatwo przychodziło. I powiedziałem Bogu, że skoro zawołałem do Niego, niech On to robi, abym mógł Go odnaleźć. I wiecie, wyszedłem stamtąd, po pół roku wszystko mi się wymieszało, ale gdzieś już byłem tak przekonany o tym, że idę za Bogiem. Gdzieś ta bojaźń była i wiecie, odbiło mi już całkiem. Wiedziałem, że do świata już nie pasuję, że Boga nie mogę znaleźć i zacząłem Go szukać po swojemu. Brałem sobie wino, korale medytacyjne, szedłem do kościoła katolickiego, bo tam gdzieś od dzieciństwa mi się wydawało, że ludzie chodzą. Czepłem wino, zrobiłem ze 100-200 mantr i taki nawiany lekko szedłem po opłatek. I wydawało mi się, że jak to wszystko razem zmieszam, to gdzieś w końcu tego Boga znajdę. I tak Go znalazłem, że znalazłem Go na dołku w Katowicach, bo mnie złapali na gorącym, na kradzieży w sklepie. I wiecie, tam im posiałem taki bajer, że bo gdy mnie wieźli na dołek, naciąłem oko paznokciem i zacząłem płakać. I ten policjant mówi, czy taki kozak byłem, a taki miękki jestem. Mówię, chłopie, nie jestem miękki, tylko żonę mam taką, a taką, a taką. Przepiła wszystko z kochankiem, wzięła pieniądze, a ja dziecku nie mam nawet za co jeść kupić i pojechałem po prostu ukraść, żeby mógł kupić coś dziecko. I wiecie, pierwszy raz widziałem, że milicja ma serce i zaczął płakać. Mówi, weź gumę, my cię zawieziemy, jedź tam do niej. I wiecie, to niby jest śmieszne, ale nawet oni mi umierzyli. Takie życie prowadziłem i taki byłem, ale gdy oni mnie wypuścili, zrobili mi tylko notatkę i tam za małą tą dostałem rok w zawieszeniu. I gdy wtedy wyszedłem, powiedziałem, Boże, kolejny raz mi darowałeś, jak ja cię mam szukać? I wtedy przyszedł do mnie szwagier i powiedział mi, że jest ktoś, kto może mi pomóc, że tym kimś jest Jezus Chrystus. Ja mówię, mnie już jest wszystko jedno, kto, bylebym się zmienił. I wiecie, on mi powiedział, co muszę zrobić, aby się nawrócić. Powiedziałem, że pomodliłem się modlitwą grzesznika, przyjąłem Jezusa do serca, ale ledwo drzwi się zamknęły, szwagier poszedł, ja uklęknąłem, mówię, Boże, zrobiłem wszystko, co mi kazałeś, ale wiesz, jaki jestem, nigdy nikomu nie uwierzyłem, przed nikim się nie ugięłem, w Ciebie też nie wierzę, nie wierzyłem i nie uwierzę, dopóki to Ty nie sprawisz, aby moja wiara była prawdziwa. I położyłem się spać, jakby nigdy nic. Wiecie, rano wstałem, miałem iść na drugi dzień do zboru, bo mnie szwagier zaprosił i chciałem sobie zapalić. I wierzcie mi, może żeście słyszeli, że niektórzy przechodzą długie okresy, tam nie palenia, nie picia. Chciałem zapalić, wsadziłem tego papierosa do ust i wyrzuciłem go. Nie paliłem. Poszedłem do zboru i wiecie, jak nabożeństwo mi się bardzo podobało, to był kościół zielonoświątkowy. Do czasu, kiedy nie zaczęli chodzić z tacą. Tam nie było woreczków, gdyby były woreczki, to pół biedy, ale tam była taca. Jak zobaczyłem, ile kasy jest na tacy, to mi się od razu w głowie zakręciło i mówię, no super. I wiecie, pierwszy raz w życiu, zamiast wziąć, położyłem. Łzy poleciały mi automatycznie. Zrobiłem coś, do czego nie byłem przyzwyczajony. Pierwszy raz w życiu z czystym sercem położyłem coś, dając komu. Biegiem poleciałem do sklepu, żeby zobaczyć, czy zapłacę przy kasie. I wierzcie mi, że zrobiłem to z radością. Idąc później przez miasto, leżał taki chłopak, miał na palcu sygnet, złoty zegarek. Bóg mnie testował okropnie, ale dzięki Bogu właśnie za to, bo pokazywał mi, jak można mnie zmieniać. I wiecie, wziąłem temu chłopakowi ten zegarek, portfel, zaprowadziłem go na przystanek i powiedziałem chłopakom, te złodzieje tacy z gołonoga siedzieli, że jeżeli go zawiozą do domu, a go okradną, to się z nimi policzę. I gdy przyszłem do domu, wiedziałem, że coś nie jest tak. Z jednej strony się bałem, ale z drugiej się cieszyłem. I zadzwoniłem do szwagra. On mi powiedział, że to jest normalna rzecz, że chciałem, żeby Bóg mnie zmienił. Bóg mnie zmienia. I wiecie, nie wierzcie w to, że jesteście złodziejami, że może byliście w jakichś sektach, że może wasi rodzice was odrzucili, że może macie w życiu jakieś inne rzeczy, że są rzeczy, których Bóg nie może naprawić. Bóg naprawi wszystko. Nieboszczyk, jak umiera, ma zamknięte oczy i jest martwy. Ja, jak umarłem dla Chrystusa, stałem się martwy. Ale Bóg mnie ożywił, dał całkiem nowe życie, uczył mnie wszystkiego od nowa. Wiecie, ja wchodząc do zboru, nie umiałem chodzić. Nosiłem rozpiętą koszulę,
ręka w kieszeni, 2 złote łańcuszki, sygnet na palcu. Jak weszłem do tego zboru, patrzyli się na mnie bardzo dziwnie, ale ten mi powiedział to, Bóg przez braci, przez siostry uczył mnie, że się patrzy w oczy, że się wyciąga rękę z kieszeni. Ja dziękowałem już za to w moim zborze wszystkim braciom i siostrom za to, że mnie napominali, że mi zwracali uwagę. Wiecie, ja mówiłem, jak można żyć za marne wypłaty, jak ja wypłatę traciłem w sobotę, w niedzielę. Ale wierzcie mi, że gdy zacząłem czytać słowo, zobaczyłem, że tam pisze, że wystarczy, gdy masz łaskę moją, że ptaki niebieskie nie sieją, a żyją, że lilie polne są piękne, przyodziane. I wiecie, nigdy mi nie brakło ciuchów, nigdy mi nie brakło pieniędzy. Gdy piłem, najczęściej jeździłem w tom i z powrotem na dyskotekę i na dołek. I takie były moje trasy. I wakacje nad morze. Teraz byłem w Anglii, byłem w Niemczech. Dzięki Bożej łasce zwiedziłem całą Polskę prawie. I wiecie, wszystko to dzięki Bogu, po trzeźwemu, bez żadnego złodziejstwa, bez żadnego pijaństwa. Mogę iść wszędzie, mogę cieszyć się wszystkim. Powiecie, że macie rozwalone domy i rodziny. Moja rodzina była totalnie rozbita. Odzyskuję pomału relacje z córką. Kiedyś mówiłem, że marzyłem o tym i czekałem na to, aż kiedy mi powie kocham. Macie, ma 28 lat. Kiedyś nie dzwoniłem do niej długo, bo jakoś nie było czasu i ona dzwoni do mnie, mówię, Kamilka, co chcesz? Bo byłem przyzwyczajony, że dzwoniła tylko jak coś chciała. Mówi, nic, po prostu zadzwoniłam, bo długo nie dzwonisz. Chciałem ci powiedzieć, że cię kocham, że jesteś moim ojcem. Wiecie, nie wiem, ile wy czekacie na to, żeby może wasze dzieci wam powiedziały, że was kochają, ale wieście, że jeżeli uchwycicie się Jezusa, wasze dzieci, może wasze żony, nie wiem, jakie macie sytuacje rodzinne, Bóg jest w stanie wszystko naprawić. Może wydaje wam się, że jesteście w miejscu, w którym nie ma wyjścia. Nie mówię tego świadectwa właśnie po to, żeby pokazać siebie, żeby oddać chwałę diabłu, ale żeby udowodnić wam to, co mówił Mirek, to, co mówił Andrzej, że Bóg jest w stanie dać nowe życie, że Bóg jest w stanie naprawić wszystko i zwrócić lata, które zjadła szarańcza. Nie ma takiej rzeczy, której by Bóg nie mógł naprawić. Bóg da wam nowe serce, da wam nowe życie, da wam nowe rodziny. I jak skorzystajcie z okazji, jeszcze brat Mirek będzie mówił słowo, na pewno będzie wezwanie do modlitwy. Wykorzystajcie to, a ja wam na koniec jeszcze tylko chciałem przeczytać z listu do Koryntian, bo nie wiem, w jakim miejscu jesteście, jak się czujecie, ale ja chciałem wam powiedzieć, że jeżeli ktoś się uważa, że jest niewarty, to wam coś przeczytam. To jest pierwszy list do Koryntian od 26 rozdziału. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu z was między wami jest mądry według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Bogu podobało się, aby każdy, kto w Niego uwierzy, był zbawiony. Bóg nie patrzy na to, co macie, na to, kim byliście. Bóg patrzy na wasze serce. I Słowo Boże mówi, że dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. 2 łotrów było na krzyżu. Jeden zawołał w porę, drugi nie zdążył. Życzę wam z całego serca, abyście byli tymi, którzy tu dzisiaj zawołacie, tymi, którzy dostaniecie tu nowe życie i wyjedziecie jako nowe stworzenia, jako wolni ludzie. Nie ma trzeźwych alkoholików, nie ma niekradnących złodziei. Są tylko albo złodzieje, albo alkoholicy, albo dzieci Boże. I życzę wam, abyście zostali wszyscy dziećmi Bożymi. Amen.